Mateusz Kaniowski, razem z zwycięzcą Michał Paster. Siema. Przede wszystkim Dominik Zadora już udzielił mi wywiadu i powiedział, że myślał, że to on wygrał tę walkę. Chciałem, żebyś się do tego odniósł. No, no, on idzie. To, co on myśli, to jest w ogóle niepojęte. Jeśli on myślał, że wygrał tą walkę, to niech idzie biegać na 100 metrów. Okej, czyli sugerujesz, że dużo uciekał i cię to irytowało w pojedynku. No nie tylko mnie, bo w pewnym momencie już zaczynałem słyszeć na trybunie, że ludzie są trochę rozczarowani tym pojedynkiem. To miał być mocny, twardy pojedynek, a to był taki pojedynek, że dwa ciosy nie ma. Dwa ciosy, ja chcę się bić, a tu nie ma gościa. To on był gościem, który całe życie był strajkerem, nie ja. Oglądając walkę miałem podobne odczucie, ponieważ też wolałbym, żebyście się bili normalnie. Natomiast Dominik w wywiadzie powiedział mi właśnie, że nikt nie chciałby stanąć na jego miejscu walcząc z facetem cięższym o 15 kg w stójce. Ja ci cytuję. No to słuchaj, on... 95 kg, to coś takiego zrozumiałem. 95-98 chyba, to jest cytat dokładny. A on mówił, że waży 88. Tak? No to nie, 20 kilo. Dobry matematyk, niech idzie... To poczekaj, to być może ja coś pomieszałem. Z kliską niech idzie następnym razem na teleturniej. To możliwe, że ja pomieszałem, to w razie czego zobaczcie sobie tam ile dokładnie, ale powiedział, że jesteś dużo cięższy, jesteś w innej kategorii wagowej tak, i że nikt z takim człowiekiem... Ja jestem zawodnikiem MMA, on był zawodnikiem, który całe życie uprawia sporty uderzane, to on mówił, że ja mam kwadratową stójkę i że mi coś pokaże w oktagonie. No to mi pokazał. Zaskoczyło cię to, że nie chciał... Na nisko. Ja jak leciałem, to w pewnym momencie się zastanawiałem, mówię, ty, on mnie przewraca. Może my w MMA się bijemy. Zaskoczyło cię to, że on nie chciał się z tobą bić w takiej normalnej mianie? Mega mnie to zaskoczyło, bo myślałem, że będzie wjeżdżał we mnie i będzie chciał mi urwać głowę, tak jak zapowiadał. I będzie chciał mi pokazać, że jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Powiedział, że tak by mogło być, gdybyście ważyli tyle samo. Dobra, albo gdybyście walczyli. On mówił, że nie chciał ze mną walki, a po przegranej z Kwieciską mówił, że teraz Pasternak, walczymy w boksie, walczymy w tym, walczymy w tamtym. To, co on mówi, to fajnie. To niech on sobie pogada gdzie indziej. Natomiast w K1 powiedział, żeby z tobą mógł wyjść. No dobra, a ja mogę z nim wyjść w MMA. Natomiast gratuluję ci tego zwycięstwa, no bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, jesteś wynikiem MMA, a tutaj walczyłeś z gościem, który był mistrzem fenu w kickboxingu. I jednak naprawdę... I się ze mnie naśmiewał, że ja byłem mistrzem MMA VIP. To pokazał mistrz fenu, co potrafi. Skierowałeś mocne słowa do sędziego, napij się spokojnie. No tak, no bo zaskoczył mnie werdykt, że ktoś dał dla niego. Widziałem twój uśmiech od razu, jak sędzia zaczął czytać, co było zrozumiałe dla nas, że już jest niejednogodzień, więc ja tylko widziałem, jak ty się uśmiechnąłeś, kamera to uchwyciła akurat. No ja się boję takich wyników, naprawdę, ja się boję takich wyników. Ale bałeś, że dadzą mu zwycięstwo sędziowie? Znaczy... Usłyszałeś, że... Zdziwiony byłem faktem, że jest niejednogłośna decyzja. Dlatego, nie wiem, no, może powinna być runda dodatkowa, albo powinniśmy walczyć do końca, no nie wiem, no dziwne, no mega dziwna sytuacja jak dla mnie, ale to wiesz, no, nie ja sędziuję walki, ja jestem gościem, który wchodzi, walczy, nie wiem, może on z takiego kąta widział, no bo ja czułem, że prowadzę walkę, no. Jak sędzia przeczytał, że 29-28 Zadora, no. To miałeś to, że trzeci sędzia też może, w sensie miałeś taki strach przed chwilę, że kurde, a co jak trzeci sędzia też do niego? Nie no, strach to nie, no nie nazwałbym tego strachem. No. Nie byłeś w strachu. No, w strachu, a z Akademii goście nie są w strachu. Dobrze, konflikt nie jest zażegnany. Kiedykolwiek chcesz jeszcze wracać do Dominika Zadory, czy ty masz już kolejny pomysł na siebie? I ja co? Nie mam pomysłów na mnie, to federacja ma mieć na mnie pomysł i to oni będą decydować, z kim teraz będę walczył. Norman Park brzmi bardzo ciekawie. No, fajnie. Tylko, że można dostać z klapka. To on dostanie z łokcia. I to się ceni, natomiast właśnie walczy Norman Park i raczej przegrywa pojedynek. No ale dobrze mu idzie, bo walczy z Sulenski, jak ma na imię Maciek. No to ma mega postawioną poprzeczkę. Proszę zobaczyć, Stockton Slapy. Prosto od... Palec do oka. Chyba nieprzyzwyczajony do małych rękawic. Zapewne tak. Natomiast reasumując, masz tutaj trochę rywali jeszcze do odprawienia. Dzisiaj mieliście naprawdę na karcie wiele sportowych nazw, ich od Zadymy przez Wrzoska, przez właśnie chłopaków. Ale Zadyma i Wrzosek to nie są zawodnicy dla mnie. Zadyma? Marcin Wrzosek nie jest zawodnikiem dla mnie. Zadyma mógł być, tak jakby nie patrząc, walczył. No to możemy walczyć, ale z Marcinem nie będę walczył, bo Marcin zdaje sobie sprawę, że to nie będzie dobra walka dla niego. Ja już kiedyś z nim rozmawiałem i ja szanuję go.
za to, że jest gościem, który mówi jak jest, a nie będzie teraz świrował coś albo opowiadał jakieś dziwne historie. A Don Diego, który został przed chwilą zapowiedziany, bez rywala. Wiesz, że ja walczę, a ja nie rozkminiam z kim. Trener zadzwoni, powie, że jest walka i ja będę walczył. A trener się darł ładnie dzisiaj, że presja. Myślę, że trenerowi bardzo zależy na tym, żebym wygrywał. W ogóle trener bardzo przeżywa nasze walki i jest wkręcony w to mega. Dlatego jakby nie trener, to pewnie bym nie był zawodnikiem, który stoczył ileś tam pojedynków zawodowych i w pewnym momencie dał radę utrzymywać się tylko i wyłącznie z tego, że walczył. To on mnie tak poprowadził. Pięknie. To jest w ogóle fajne, jak się tak patrzy na to z życia, jak chociażby teraz. Dużo osób nie lubi trenera, ale dzięki niemu, ja mu zawdzięczam, jeśli chodzi o moją karierę, bardzo dużo. Też jest to moja ciężka praca, ale to on oddał to serce i włożył we mnie kawał swojej roboty. Trener jest albo kochany, albo nienawidzony, to już zauważyłem. Życie nie. Na pewno nie jest takie, że będzie robił to, co mu ktoś każe. I tego samego uczy nas. A tak się darło na walce Ferrariego, że go wachlowali w narożniku zamiast Ferrariego. Życie. Dobrze, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Dominik się śmiał z tego, czy śmiał się, mówił, że zobacz, ja nie mam żadnych śladów, a Pasternak ma porozwolone. No, tak. Komentarz króciutki? Niech następnym razem nie spierdala, tylko niech stoi i niech się bije. I niech nie wchodzi w nogi. Dobrze. Chyba, że chce walczyć w MMA. Ja rzadko kiedy daję tak sam z siebie czas na sponsorów, ale ponieważ u trenera Mirka to jest zawsze ciekawe, to masz tą chwilę. Przede wszystkim dziękuję firmie Tom Trans, RS Development, MGM Najlepsze Suple, Środowisko Miejskie, Restauracja Antresola i Sirent. Dzięki wielkie. Dzięki, trzymaj się, powodzonka.